Tym mieczem, który widzicie tutaj, pokonamy dzisiaj Godzillę. Dokładnie tak, Godzillę, bo znaleźliśmy sposób na przyzwanie jej. O, słyszycie? Słyszycie? Co to za trzęsienie ziemi? A, to Godzilla! Każda łapka w górę, którą teraz naciśniecie, sprawi, że będziemy mieli dodatkowe obrażenia do naszych mieczy, więc naciskajcie teraz, żebyśmy mieli łatwiej z Godzillą, bo to jeden z najtrudniejszych mobów, jakie są w Minecrafcie. No i zostawiajcie subskrypcję, naciskając ten przycisk tylko tam na dole. A teraz lecimy pokonać Godzillę. Dominika, co to jest za miejsce dziwne? Wow, o co tu chodzi? Nie wiem, ale wygląda fajnie. Kozacko wygląda i tam są jakieś tabliczki. Okej, zaraz je przeczytamy. Ale co to jest za świat i co nas czeka tym razem? Świat wygląda normalnie. W sumie tak, i tam są krówki, i normalnie, świnki. Specjalne, dobra, wszystko, tylko one się nie ruszają. Dziwne. Nie, ruszają się, dobra. Lecimy, Dominika, zobaczymy, co tu mamy, bo jest jakieś dziwne wejście w ogóle. Co to jest? Jakieś pochodnie i tak dalej. Dobra, mamy tabliczki. Co my tu mamy, Dominika, w ogóle? Zadanie, odcinek pierwszy? Okej. Okay. Weźcie zbroję z góry i pokonajcie potwora zagrażającego ludzkości. Będziemy walczyć dzisiaj z potworem, sztos. No zobacz, tu są jakieś wajchy dziwne i dziwny pokój. Dobra, rzeczywiście. Kazali iść na górę, więc chodźmy na razie na górę, bo może tam jest potwór. Co my tu mamy? A, balkonik. Dwie skrzyneczki. Balkonik z widoczkiem. Ale to jakie fajne. Widać od razu, która skrzynka to twoja, a która moja. Zobaczmy, tak, moja jest różowa standardowo. Aha, ja! Ale my mamy dokładnie to samo tutaj. Okej, no dobra. Co? G-Sword 2500... Co? To Dominika, jak ty wyglądasz, Boże świetnie. Wyglądam jak ten. Jak ty wyglądasz w ogóle, co jest? Jak Venom. No, wyglądasz trochę jak Venom albo połączenie Venoma i jakiejś ognistej kupy. Co? Sorry, dobra. Fajne mamy zbroje, ale te bronie są jakieś kozackie. Dobra, ja zabieram te wszystkie bronie, bo na pewno będę je wszystkie używał. Musimy wybrać jakąś zbroję, ale najpierw ja chciałbym naprawdę zobaczyć, jak one wyglądają. Ten jak dziwnie wygląda, pa. Ej, to twoja jest mega fajna. Na ogień w tej zbroi. Tak? A ja w tej swojej nic nie daję. Ej, to wszystko. Ej. Dobra, stop. Ej, nie, no zużyłaś mi zbroję już. O, jest jakaś King Kong? Dominika, czy ja wyglądam jak małpa? Nie, wyglądasz... A co to daje? Stretch i jump boost! Wow! Ale skacze jak małpiszon! A ty też możesz tak wysoko skakać? Weź zobacz. Wow, co jest?! Wow, ja mogę latać w tej zbroi! O, co ty gadasz? Możesz latać? Ależ to! O nie, ja też chcę! Zbroja. Ja też chcę spróbować. Z czym będziemy walczyć? Bo nie wiem, jaką zbroję w sumie wybrać. Ej, właśnie, to jest Właśnie! Zależy, z czym będziemy. Rzeczywiście w tej zbroi można latać. Ej, to jest jakaś zbroja ognistego ptaka, czy coś. Nie wiem, dobra, chodź na razie, idziemy zobaczyć, co tutaj mamy. Na razie mamy te same zbroje, później może. Co to był za dźwięk, Dominika? Wow! Zobacz, co to. Co ten miecz robi! Patrz. Co? Ja też chcę. Co? Patrz na to! Oj, nie dostrzeliłem, dawaj jeszcze raz! W owce! Oj. Ale to jest mocarne w ogóle. A to co to. A to co robi? Pa! Przyzywa pioruny! Wow. Oż to, spacz, mogę spalić cały las! Bek! Ej, nie, dobra, powinniśmy walczyć z potworem, mamy tu, niszczymy wszystko! Dobra, Dominika, chodź, zobaczymy, co jest na dole. Dobra, idziemy. Dobra, co my tu mamy? Dobra, wchodzę. Dzisiejszy przeciwnik to Godzilla? Godzilla? Ej, ale tylko nie stawaj na tych płytkach, Dominika, uważaj. O, to są jakieś mapki. Mapy. A, rzeczywiście, Infant Island Map, no dobra. Okej, dobra, wychodzimy stąd. Skoro walczymy z Godzillą, to może weźmy jakąś, czekaj, jaką zbroję możemy wziąć na Godzillę? No, ta ognioodporna jest chyba okej. W sumie ognioodporna zbroja może być spoko. To a ty to sobie weź tamtą. Zielona? Weź ją przymierz. Ja wezmę sobie tą zieloną, zobaczymy, a ona coś daje w ogóle? O, co nadaje? Regenerację, okej, czyli jest, no dobra, to ja będę tankował, a ty będziesz w niego nawalała. I to będziesz dobra, tos. Wyglądasz jak glut. Ej, serio, ta zbroja wygląda jakbym był cały w glutach. Dobra, jest mapa. I co? Ej, czemu ta mapa się nie otwiera? O co chodzi? Naciśnij na dnie oceanu, a przeniesie cię do tajemniczej wyspy? Wow, dobra, chodź, Dominika. Skoro tak, idziemy. O, tutaj jest jakaś woda. Tam jest nisko, to dawaj, Dominika, idziemy i zobaczymy, czy tutaj coś zadziała. Dobra, idę za tobą. Ej, ale to nie działa w ogóle. Ej, czemu to nie działa? Przecież to. Bo to nie jest ocean, serio? To dlatego, że to jest jakaś rzeka? Dobra, musimy iść do oceanu, Dominika, chodźmy. Dobra, tutaj, Dominika, zdecydowanie już jest ocean, więc no, jeżeli tutaj nie zadziała, to to jest jakiś skam. Nie będzie żadnej Godzilli. Nie będzie żadnej. Ej, a tutaj jest w ogóle jakieś dziwne. Tam coś jest, tam. Dobra, ale nie ma co płynąć. Dobra, używa. Udało ci się? Już mnie nie ma. Czemu to. Mi to nie działa, no. Mi zadziałało. O, jest! Teleportuje mnie! Tak? O, jesteś! O kurde, jakiś zielony portal. Co tu się... Tam jest jakaś dżungla. Ej, to jest strasznie dziwne miejsce. O, co to jest? To jest jakaś fontanna, czy co? O, może tutaj jest wioska. Ej, kolejna fontanna.
Kurde, musimy się rozeznać, gdzie tu jest jakieś miejsce, w którym możemy spotkać tego potwora. Albo, o, mam pomysł. Może są tutaj jacyś bywalce i możemy ich zapytać. Jakie tu jest miejsce piękne w ogóle? Ta dżungla jaka jest prześliczna. Ale nie widzę tutaj nikogo. O, tutaj są ule z miodem. Dominika, widzę kogoś. Nie wiem, czy to jest przyjazny gość, czy nie. O, ja też widzę. Chodź. To jestem sam. No, halo, panie. O, to jest zwykły villager. Czekaj, panie, czy pan może zejść do nas na chwilę, proszę? Oj, przepraszam, że... Przepraszam, bo szukamy potwora Godzilli i chcielibyśmy go pokonać. Czy wiesz, gdzie on jest? Halo, czemu ty mnie nie rozumiesz? Ej, on mnie nie rozumie. Tak, patrz, mówisz tak. Co? Co? Serio? Na szczycie... Jak ty to, Dominika, zrobiłaś? Na szczycie góry? O kurde, co? Widzisz? Trzeba mówić po villagersku. Dobre. Jakiś szczyt góry i tam jest Godzilla? Ej, to jest dziwne. I on jakiś taki... Ej, ile ich tu jest? Ile tu jest ludzi? Oj, tam jest, Dominika, jakaś góra. No. Ej, panowie, czemu oni tacy są zestresowani wszyscy? Co jest? Wow! Cicho, słyszałaś to, co ja? Gdzie ty jesteś, Dominika? No, tam. Ja latam jak coś. Dobra, widzę. To brzmiało przerażająco. No. Widzę! Co? O Boże, słyszę znowu. Jest ta Godzilla? No, widzisz ją na górze? Nie widzę, nie widzę. Gdzie ona? Widzę ją! O kurde, jaka ona jest gigantyczna! Co jest? Ej, dobra, ja muszę tam wejść, Dominika, musisz mi pomóc jakoś. Że ja tam wszedł na górę. O nie, co to było? Co to było? Ja w nią strzelam. A, to ty strzeliłaś. Czekaj chwilę, zanim nią strzelisz, to poczekaj. Ej, a co jest, że ona przyjazna jest? Jaka ona jest wielka, Dominika! Co tu się dzieje? Dobra, zjadam jabłko. Ale potwór wielki. Ale ona, dobra, czekaj. O ja, co? Czym ona strzela? Jakimś piorunem? Dobra, nawalamy w nią, Dominika, nawalamy! Dobra! Ej, ta różdżka jest epicka! Dobra, trzeba ją Ej, nie mogę do niej podejść! Nie mogę do niej podejść nawet! Ej, jak ona mnie odpycha... Dobra, zadaję obrażenia tym mieczem! Teraz weakness! Weakness, dobra, i znowu! Zabieraj stopy od Piotrka! Dawaj ją, dawaj ją! Ej, no nie, jak ona jest silna! Przecież ten miecz ma 2500 obrażeń! Diamentowym, który ma 8, to byśmy jej nic... O, padła! Rozwalona, jak szybko! Co jest? Jakie to było proste? Ale z niej dużo rzeczy wypadło. O, co z niej wypadło? Ile expa! 86 poziom! Dominika. Ja 120! Co? Ja mam 86... Ale sztos! Co tak, masz? Takie fajne rzeczy powypadały, łap! Co to jest? Dzicel, jakiś Godzilla Bone i Godzilla Skull, maska. To. Czy ja mogę to założyć? Nie mogę. Wow. Mamy trofeum! Ej, nie wiem, czy wiesz, ale ona daje expa, ale tak? Strasznie mało. I co, to było takie proste? Serio? To tyle? Wow, ona wyglądała tak przerażająco, no. Ale powiem ci, że bez tych mieczy i bez zbroi, jakbym nie mogła latać, to w ogóle bym jej na pewno nie pomogła. No, dobra, to co, wracamy teraz do domu? No. Chod, wracamy do domu z naszą zdobyczą. Ej, co? Słyszysz to, co ja? Co? Przecież co? Myślałem, że... To... No właśnie, dopiero co... O nie, Dominika, tam jest jakaś ogniowa... Czy to jest mama, jak ona jest jeszcze większa? Jaka wielka! O kurde, dobra, jak ona jest większa, to znaczy, że jesteś mocniejsza. Dobra, strzelamy w nią, rozwalamy ją! Nie wiedziałem, że są dwa rodzaje Godzilli. Nikt nas nie przygotował na to. Tam wyglądała jak jej dziecko! No, przy niej, jak ona jest... O nie, jakie ona obrażenia, z daleka takie zadaje? Jaki ona ma długi ogon! Dobra, mam do niej podejść, czy nie? Ja nie wiem sam, co mam zrobić. Ona mnie atakuje, nawet jak jestem w locie! No, ona zatruwa jakoś, czy coś. O, jako ona jest gigantyczna! Dobra, Dominika, zdecyduję się, żeby podejść do niej, ale nie wiem, czy to się dobrze skończy dla mnie. Dobra, trzeba ją... Dobra, tędy. Uwagę, to ona mnie nie atakuje! No właśnie, ja odwracam uwagę, ja mam tu zbroję dobrą, a ty ją nawalać. Ja chyba ogonem cały czas zostaję, bo nie wiem... A ja nie mogę podejść, no co jest grane, jak ona jest potężna! O, podchodzę... Jest, dostaję obrażenia, dostaję! Nawalam ją tym mieczem mega mocnym! Dawaj! Nie mogę podejść, no, jak to jest denerwujące. Że ona tak... Zabiła mnie! Jednym uderzeniem! Dobra, mam Dominika moje itemy, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, szybko? Tutaj na górze latam. Ja cię nie widzę, kompletnie. W ogóle szkoda, że ty nie widzisz, ale tu się taka widownia zebrała. No właśnie, czemu oni nie uciekają? Dobra, nieważne, tak czy siak, Dominika. Musimy rozwalić tą Godzillę. Ona jest jakaś nieśmiertelna w ogóle. No... Dobra, nawalam w nią tym... tą naszą różdżką, którą dostaliśmy, żeby się nie zbliżać za blisko, bo ona ma za duże obrażenia, ona mnie na jeden cios rozwaliła przecież. Dobra, ale tu szybko można tym nawalać, fajne. Fajne to jest. Nawalasz w nią? Tak. Dobra, okej. Jakby piorunami, patrz. Dobra, nawalaj w nią tymi wybuchami i spróbujemy rozwalić, ale ile ona ma życia, przecież to... Ile to zadaje? To zadaje 800 obrażeń.
Ej, ona tu wszystko spali. Dominika, ja nie wiem, czy te pioruny jej nie leczą, jak ona jest ogniowa. Dobra, wchodzę na drzewo i z drzewa będę w nią strzelał. Ej, a co jeżeli ona się po prostu jakby... Zginąłem znowu! Dobra, mam itemy, Dominika, znowu, ale ile razy można ginąć na tą godzinę? Dobra, Dominika, ostatnia szansa, dawaj, idziemy na nią z mieczami zielonymi. O nie, kurde, dobra. Już dostaję obrażenia mega mocne. Dobra, o, idę na nią z mieczem. Ona ma ten ogon taki wielki, dobra. Jest rozwalona! Ho, ho! Dobra, o, co masz, Dominika, pokaż. Pokaż, Boże, co tu masz. Patrzę, co z niej wypadło. Co? Co masz? Pokaż. Który masz level w ogóle? Ale jak 204. Było... Który? 204. 204 level? Ja nigdy nie widziałem takiego wielkiego. Dobra, jeszcze mam czaszkę. Nieważne. Mamy czaszkę. Godzilla... Aha, to jest taka sama czaszka. No nieważne, rozwaliliśmy i mamę i synka. Dobra, wracamy do naszego domu. Ale ona była nieśmiertelna w ogóle. Było straszne, nie można było jej w ogóle pokonać. No, ale dobra, uratowaliśmy świat, na to wychodzi. Ja już prawie nie mam różdżki. A to był dopiero pierwszy odcinek Dominika, czyli pewnie teraz będzie tylko i wyłącznie coraz trudniej. Słuchajcie, jeżeli chcecie kolejne odcinki, zostawiajcie łapy w górę. Jak zrobicie 10 tysięcy łap w górę, to od razu wlatuje kolejny odcinek z kolejnym potworem do rozwalenia. Także do zobaczenia następnym razem. My wracamy do domu i mam nadzieję, że będzie na nas czekał tam już kolejny potwór. Do zobaczenia, na razie, cześć, hej! Papa! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!